Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie listopada. Tak jak obiecywałam w moim pierwszym vlogmasie na kanale, te filmy właśnie takie typowo świąteczne, vlogmasowe, takie lekkie, będą przeplatane z takimi normalnymi filmami, no bo rozumiem, że nie każdego muszą reading vlogi interesować, nawet nie reading vlogi, a właśnie takie bardziej codzienne vlogi z taką lekką świąteczną atmosferą. Ja też widzę, że akurat na moim kanale vlogi, czy to reading vlogi, czy właśnie takie vlogmasy nie klikają się tak dobrze jak inne filmy, także wiem, że wśród moich widzów jest wiele osób, które jednak takich filmów za bardzo nie lubią, dlatego właśnie dzisiaj przychodzę z takim normalnym, gadanym filmem i będzie to podsumowanie czytelnicze listopada, ale będzie to filmik chyba bardzo szybki, bo w listopadzie przeczytałam tylko 3 książki i w ogóle ta końcówka, a w zasadzie druga połowa roku jest dla mnie strasznie, strasznie zła czytelniczo i trochę się zaczęłam zastanawiać, w którą stronę zmierza mój kanał, bo o ile w grudniu jeszcze jest dużo filmów, które mam ochotę nagrać, takie jak właśnie najlepsze książki, najgorsze książki, o których też już mówiłam we vlogmasie, czy jakieś TBR-y na cały kolejny rok, to tak sobie myślę, co ja będę nagrywać w styczniu, skoro tak naprawdę nie czytam. No i nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, także zobaczymy, czy ta ochota do czytania mi wróci, bo na razie jakoś tak, nie wiem, po prostu nie mam jakoś ochoty czytać, nie mam przyjemności z czytania takiej, jaką miałam kiedyś. Mam nadzieję, że to się zmieni, no ale zobaczymy, jak będzie. Ale już może nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość i skupmy się na tym, co tu i teraz. Tak więc 3 książki, 2 z nich mam w formie papierowej i Wam tutaj pokażę, natomiast jedna będzie w formie okładki obok mnie wyświetlonej, ponieważ czytałam ją na Legimi. Jak zawsze, co miesiąc jakaś książka, przynajmniej jedna z Legimi musi się znaleźć. Ale jeżeli chodzi o książki papierowe, to jako pierwszą przeczytałam książkę Ten dziwny wiek. I to jest książka, która zbierała bardzo dobre opinie, w ogóle też za granicą. Tak jak już mówiłam w którymś TBR-ze, albo nawet pewnie w więcej niż jednym, to jest książka, która w którymś roku wygrała nagrodę Goodreads Choice Awards. No i w ogóle z tego co wiem, nominowana była nawet do nagrody Bookera, tak jak tutaj jest na okładce. No i zebrała naprawdę dobre recenzje również właśnie krytyków, ale też recenzentów, booktuberów. Generalnie słyszałam o niej mnóstwo dobrego i być może miałam trochę za wysokie oczekiwania co do tej książki, albo po prostu to jest właśnie ta moja czytelnicza niemoc, która od już wielu miesięcy się utrzymuje. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, natomiast sama książka była dla mnie taka troszkę miałka, troszkę nijaka, nie za bardzo angażująca, ale może od początku, o czym w ogóle jest ta książka. Główną bohaterką jest tutaj 25-letnia Emira. Emira, która jest dziewczyną czarnoskórą, która ma taką pracę, no powiedzmy sobie dorywczą, bo jest nianią pewnej bogatej rodziny. Zajmuje się 2-latką, ma z nią bardzo, bardzo dobrą relację i bardzo lubi tę pracę, bardzo sobie ją ceni, ale jej problemem jest to, że niedługo kończy 26 lat i ubezpieczenie, które obecnie ma, które jest ubezpieczeniem jakby przejętym od jej rodziców, nie będzie jej obejmować, bo to ubezpieczenie właśnie jest tylko do 26 roku życia. No i staje przed takim problemem znalezienia sobie prawdziwej pracy, takiej na umowę, gdzie właśnie to ubezpieczenie otrzyma. No i Emira w związku z tym jest taka troszkę zagubiona, nie do końca wie, co robić, jakiej pracy szukać, ale jest pewne wydarzenie w jej życiu, które całkowicie, może nawet nie zmienia konkretnie tę sytuację, ale mocno na jej życie wpływa. Jest to sytuacja, kiedy pewnego wieczora, kiedy Emira jest na imprezie z przyjaciółmi, dzwoni do niej Alix, czyli matka tego dziecka, którym się opiekuje i prosi ją o pomoc, czy mogłaby się zająć Briar, bo tam ma akurat coś pilnego do zrobienia. No i Emira zgadza się na to, jedzie odebrać Briar i jedzie z nią do supermarketu, ale jest to taki supermarket, powiedzmy sobie ekskluzywny, nie wiem jak to nawet ująć, ale taki, gdzie chodzą raczej właśnie tacy bogatsi ludzie, taki w jakiejś tam bogatej dzielnicy. No i kiedy ochrona zauważa Emirę, czyli czarnoskórą kobietę z białą dziewczynką, z białym dzieckiem, no to od razu zakłada, że jest to porwanie. Jakby nie daje sobie nic przetłumaczyć, tylko zakłada, że Emira po prostu porwała Briar. No i chce wezwać policję. Całą tę sytuację obserwuje pewien mężczyzna i w ogóle nagrywa całe to zajście i pokazuje później Emirze. Natomiast Emira nie chce widzieć tego nagrania, chce, żeby ono zostało usunięte, nie chce go nigdzie publikować, bo to właśnie sugeruje jej ten mężczyzna. Natomiast ona nie chce być w ogóle w centrum uwagi i nie chce, żeby to nagranie kiedykolwiek ujrzało światło dzienne. Ale tak czy siak, zmienia ono właśnie jej życie w pewien sposób. Zmienia trochę jej postrzeganie, zmienia też relację jej z Alix, czyli z tą jej pracodawczynią. No i tak właściwie na tym ta cała historia się opiera. I to jest taka historia dotycząca rasizmu, ale w takim zupełnie, zupełnie nowym kontekście. Zupełnie innym niż do tego przywykliśmy. To znaczy, to nie jest taka nienawiść czy jakaś niechęć do osób czarnoskórych. Natomiast ten rasizm tutaj objawia się w zupełnie inny sposób. Wydawałoby się, że dość niewinny, ale jednak no jest to bardzo, bardzo krzywdzące i szkodliwe. Nie będę tutaj się wdawać w szczegóły ze względu na spoilery, bo to jednak wychodzi gdzieś tam już później w akcji, ale rzeczywiście takie podejście do problemu rasizmu wydało mi się czymś takim świeżym, nowym, czymś, o czym jeszcze wcześniej nie czytałam, także to było ciekawe. Natomiast jakoś zupełnie ta historia mnie nie porwała, ona nie była dla mnie ciekawa, nie była angażująca.
Jakoś nie za bardzo obchodziły mnie losy tych bohaterów i nie wiem, czy to wynika na przykład ze stylu pisania, który po prostu był jakiś taki mało porywający, jakiś taki bez polotu, taki po prostu płytki, czy wynikało to z samej historii, która może poza tym właśnie jednym ciekawym momentem tak naprawdę nie miała wielu ciekawych rozwiązań, no czy właśnie z tego mojego czytelniczego zastoju. Także nie wiem, z czego to wynikało, natomiast oczekiwałam po tej książce zdecydowanie więcej, też po tym, co o niej słyszałam. Nie jest to według mnie książka, którą trzeba przeczytać, to znaczy ma swoje interesujące momenty, ale nie jest też czymś takim, co zapamiętam jakoś na dłużej, czy co jakoś bardzo zmieniło moje postrzeganie, choćby na przykład właśnie na kwestię rasizmu. Także dla mnie to raczej była taka przeprawa dosyć nijaka i nie za bardzo wiem, co o tej książce mogę powiedzieć. Raczej jej nie polecam, ale wiem, że jest bardzo popularna, więc być może po prostu wpływ na ten mój odbiór tej książki miały po pierwsze za wysokie oczekiwania, no a po drugie właśnie ten czytelniczy zastój. Także decyzję pozostawiam Wam, ja zachwycona nie jestem i raczej tej książki polecać nie będę. Później stwierdziłam, widziałam, że już się bardzo właśnie męczę z czytaniem i męczyłam się z poprzednią książką, czyli z tym Dziwnym wiekiem, więc stwierdziłam, że potrzebuję czegoś takiego bardzo, bardzo lekkiego, czegoś takiego może rozrywkowego, dużo bardziej nie poruszającego żadnych trudnych tematów. No i stwierdziłam, że od dawna mam na swojej półce książkę Casey McQuiston One Last Stop. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja jakiś czas temu czytałam tą pierwszą jej książkę, czyli Red, White and Royal Blue i ona zupełnie mi się nie podobała. Bardzo nie podobał mi się ten romans, który był tam przedstawiony i w ogóle cała ta historia jakoś do mnie nie przemówiła. Natomiast słyszałam, że jeżeli chodzi o tę pisarkę, teraz wyszła kolejna jej książka, więc może to już jest nieaktualne, natomiast kiedy były tylko te dwie książki dostępne w Polsce, to słyszałam, że czytelnicy właśnie dzielą się na dwa obozy, to znaczy ci, co kochają Red, White and Royal Blue, nienawidzą, albo może nienawidzą, to jest takie za mocne słowo, ale nie przepadają za tą książką i odwrotnie. No i ja chyba jestem właśnie w tym obozie, któremu zdecydowanie bardziej podoba się One Last Stop. Chociaż nie jest to jakaś moja ulubiona książka, no to zdecydowanie doceniam dużo bardziej niż właśnie tę poprzednią. Tutaj mamy historię August, dziewczyny też 20-kilkuletniej, która jest na studiach i właściwie jedyne, co ona robi w życiu, to studiuje, strasznie przedłuża te swoje studia. Chce studiować jak najdłużej, bo zupełnie nie ma pomysłu na siebie właśnie po studiach. Nie widzi siebie jako nikogo innego, poza tym, że jest studentką, nie ma pomysłu, co robić dalej ze swoim życiem. Ma też na głowie kredyty studenckie, także jej życie nie jest lekkie. Na początku tej powieści przeprowadza się do Nowego Jorku, tam właśnie będzie studiować, no i wynajmuje mieszkanie, oczywiście ze współlokatorami, no bo nie stać jej na mieszkanie samodzielne. Współlokatorów ma naprawdę takich bardzo, bardzo szalonych, bo jedna osoba jest takim troszkę medium, które powiedzmy gdzieś tam się kontaktuje z duchami, stawia taroty i tego typu rzeczy. Także no jest to takie ciekawe towarzystwo, ale też bardzo dobrze przyjmują August i to jest taka bardzo fajna relacja, oni się bardzo szybko zaprzyjaźniają i też pomagają August znaleźć pracę w takiej pobliskiej naleśnikarni, która działa tam od lat 70., więc jest to taka naleśnikarnia z prawdziwą tradycją. Może nie jest to jakaś super wymarzona praca, ale jednak na początek dla August wydaje się rozwiązaniem idealnym. Ale to, o czym jest ta książka tak naprawdę, to to, że właśnie jadąc pierwszego chyba dnia, czy jakoś na samym początku tej historii na uczelnię metrem, linią Q metra, bo to jest bardzo ważne, że jest to konkretnie ta linia, spotyka pewną dziewczynę, właściwie rozlewa na siebie kawę i ta dziewczyna oferuje jej tam szalik czy coś takiego i nawiązuje się między nimi rozmowa. No i August jest nią zafascynowana, to też warto wspomnieć, że jest to bohaterka biseksualna. No i właśnie tutaj w ogóle jest bardzo szeroka reprezentacja LGBTQ+, bo mamy właśnie osoby biseksualne, osoby homoseksualne, osoby transpłciowe, także naprawdę jest to pod tym względem książka dosyć inkluzywna. No i spotyka właśnie tę dziewczynę, Jane. Zakochuje się w niej, może zakochuje, jak na pierwszy raz to jest takie duże słowo, ale po prostu bardzo jej się podoba. I tak się zdarza, że spotykają się w tym metrze jeszcze kilka razy. Zawsze jadą tą samą linią i nawiązują te rozmowy i pewnego dnia August zaprasza Jane do tej naleśnikarni, w której pracuje, no ale ona niestety nie przychodzi. No i przez to August jest trochę taka zdołowana, postanawia przestać jeździć tą linią, nie chce jakby już nigdy się z Jane spotykać, aż pewnego razu dowiaduje się pewnej historii na temat Jane. I to jest bardzo ciekawe, to jest taki wątek, nie chcę tutaj też za dużo mówić ze względu na spoilery, to jest taki wątek, którego ja zupełnie po tej książce nie oczekiwałam. Myślałam, że jest to taka zwykła, romantyczna obyczajówka, natomiast no jest to taka książka z motywem science fiction. Było to bardzo intrygujące na początku i myślałam, że to będzie taki naprawdę fajny smaczek dla tej historii. Byłam bardzo jakby pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego, ale szczerze mówiąc, ta książka jest dosyć gruba i w dużej mierze jest ona bardzo nudna, bo ciągle dzieje się to samo. To znaczy August idzie do metra, wraca z metra, idzie do metra, wraca z metra. W międzyczasie pomaga właśnie Jane rozszyfrować sytuację związaną z tym metrem. I tak naprawdę przez bardzo dużą część książki nie dzieje się nic takiego przełomowego, ciągle dzieje się to samo i właściwie można byłoby to po prostu skrócić, bo to absolutnie nic nie wnosi do fabuły.
nie popycha jej w żadnym stopniu do przodu, no tylko ciągle dzieje się to samo. No i to był mój największy problem właśnie gdzieś tam w środku, bo początek i końcówka naprawdę mi się podobały i całkiem mnie wciągnęły, natomiast właśnie ten środek, no wydawał mi się troszkę niepotrzebnie aż tak długi, ale ja w ogóle często mam problem z długimi książkami, bo te długie są często przegadane i rzadko kiedy jest tak, że autor ma dobry pomysł na to, jak tę fabułę pociągnąć, żeby ona cały czas była równie interesująca przez wszystkie strony. Ale mimo wszystko jest to całkiem przyjemna książka, na pewno podobała mi się dużo bardziej niż właśnie Red, White and Royal Blue, także nawet było to całkiem pozytywne zaskoczenie. Oczywiście też nie jest to coś, co jakoś bardzo czytelniczo na mnie wpłynęło, natomiast myślę, że tę książkę akurat mogę polecić, jeżeli lubicie tego typu historie i jeżeli wydaje Wam się to ciekawe. Wiem, że teraz też właśnie ostatnio wyszła najnowsza książka tej autorki i widziałam chyba, że jest na Legimi, więc być może jak znowu będę miała ochotę na coś takiego lżejszego, no to przeczytam właśnie też tę trzecią książkę, chyba I Kissed Sarah Wheeler, czy coś takiego. Ona w ogóle ma angielski tytuł, mimo tego, że jest on bardzo łatwo przetłumaczalny, ale może nie zaczynajmy tego tematu, bo to była dosyć duża afera w książkowej sferze właśnie a propos tłumaczenia tytułów. Zresztą tutaj też właśnie tytuł jest nieprzetłumaczony. Przez chwilę wydaje mi się, że była taka moda na nietłumaczenie tytułów i wszystkim to się bardzo podobało. Mnie też to się podoba w niektórych momentach, bo są takie książki, gdzie ten tytuł jest bardzo znaczący i bardzo ciężko oddać po polsku jego istotę. Na przykład tak według mnie było w przypadku Hopeless, Colleen Hoover. No ale są takie przypadki, gdzie ten tytuł jest bardzo prosty do przetłumaczenia, no i zupełnie jakby nie rozumiem tego zabiegu. No ale tak jak wspomniałam, to jest temat na zupełnie inny odcinek, ale też myślę, że już zostało wiele powiedziane w tym temacie i nie mam tutaj czego dodawać. Także ta książka była całkiem na plus, takie 3 gwiazdki na 5. I ostatnia przeczytana przeze mnie książka w listopadzie, to jest książka, o której już Wam mówiłam w moim pierwszym vlogmasie, ponieważ była to książka świąteczna. I było to Zdążyć do domu na święta Anny Haber. Już Wam sporo o tej książce mówiłam, także też odsyłam właśnie do tego vlogmasu, przynajmniej do tego wycinku o książce, jeżeli nie jesteście zainteresowani całym filmem. Ale tak skrótowo tylko tutaj wspomnę, że to była naprawdę bardzo przyjemna książka i bardzo takie przyjemne rozpoczęcie tego świątecznego sezonu książkowego. To jest historia Filipa, tam 30 czy 30-kilkuletniego mężczyzny, który mieszka w Belgii i postanawia, że w tym roku pojedzie do domu na święta do Polski, do swojej matki, ponieważ w tym domu nie był od 3 lat. Z pewnego powodu, nie będę tutaj może zdradzać, jaki to był powód, no i stwierdził, że w końcu czas jakby zmierzyć się z tą przeszłością i odwiedzić matkę na święta, która też oczywiście bardzo chciałaby swojego syna zobaczyć, ale niestety trafia na moment, kiedy jest strajk kontrolerów lotniczych i lot do Polski zostaje odwołany. No i już taki zrezygnowany myśli, że do tej Polski nie trafi, ale na lotnisku poznaje pewną dziewczynę, Kaję, która jest bardzo, bardzo zdeterminowana, żeby do domu na święta wrócić. Nie zraża ją absolutnie nic, mimo tego, że ona też jakby fizycznie widać, że jest chora, kaszle, ma katar, widać, że jest bardzo słaba i się bardzo źle czuje. To jednak absolutnie nic nie jest w stanie jej powstrzymać. No i ostatecznie razem trafiają do pociągu i postanawiają pociągiem dojechać najpierw do Niemiec, a potem z Niemiec do Polski. I bardzo tutaj podobał mi się klimat tej książki, bo on naprawdę był taki bardzo fajny, zimowy, bo duża część tej akcji dzieje się właśnie w pociągu, gdzie za oknem są jakieś takie śnieżne krajobrazy i to bardzo przypominało mi od razu jakiś taki, wiecie, ekspres do Hogwartu albo ekspres polarny, tego typu klimaty i to wydało mi się takie bardzo, bardzo fajne, bardzo zimowe i bardzo przyjemnie mi się to czytało. Ale jest to też książka, uważam, z takim dosyć istotnym przesłaniem, a może nawet nie tyle przesłaniem, co taka po prostu skłaniająca do pewnych refleksji na różne tematy. Też nie chcę się tutaj zagłębiać właśnie w to, jakie to są konkretne tematy, no bo oczywiście spoilery, ale myślę, że jest to książka dosyć ciekawa pod tym względem. Oczywiście ona jest pełna takich banalnych, typowo świątecznych rozwiązań i takich naprawdę no bardzo trudnych do uwierzenia przypadków i zbiegów okoliczności, ale tak jak zawsze powtarzam, w przypadku tych książek świątecznych, kiedy czytam je w grudniu czy w listopadzie, no to jednak ta tolerancja na takie historie jest wyższa u mnie. I tutaj właśnie też tak było, a też na plus tej książki zadziałało to, że to nie jest taka do końca optymistyczna, super pozytywna, romantyczna historia, jak mogłoby się wydawać i jak często to bywa właśnie w przypadku takich książek. Ona jest w pewnym sensie smutna, a nawet nie w pewnym sensie, ona jest bardzo smutna, ale jest też w niej dużo tego świątecznego klimatu. Także naprawdę bardzo mi się podobała, dałam jej 4 gwiazdki na 5, ale to jest właśnie ta kategoria książek świątecznych. Także też musicie być przygotowani na to, że tam jest pełno takich no, bardzo banalnych sytuacji i bardzo nierealnych rozwiązań. Ale mimo wszystko właśnie w tej kategorii książek świątecznych sprawdziła się według mnie naprawdę fajnie. Także jeżeli lubicie takie historie, a szukacie czegoś może troszkę mniej oczywistego, no to bardzo Wam tę książkę polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki przeczytane przeze mnie w listopadzie. Tak jak wspomniałam na początku, nie było tego wiele i w grudniu też nie zapowiada się, że będzie to jakoś bardzo dużo. No ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało po nowym roku. Może przyjdzie jakaś taka nowa energia, świeża energia i ta chęć do czytania gdzieś tam wróci. Dajcie koniecznie znać, co Wy czytaliście w listopadzie i czy czytaliście którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam i jeżeli tak, to co o niej myślicie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!